Ta ściana jest, no powiedzmy, w rozmiarze średnim, tak? Nie jest ani za duża, ani za mała. Technicznie jest bardzo łatwa, bo jest niska. Jest też jakby w środku, tak? W pomieszczeniu. Czyli mamy tutaj doskonałe warunki atmosferyczne, przeciwne do tych, które są na zewnątrz. Praca jakby łączy jakiś tam wspólny mianownik, tak? Że te elementy się wymieniają, one są tutaj, będą za miesiąc w innym miejscu też niektóre powielone, były wykorzystywane w poprzedniej pracy. Że gdzieś to jest jakby takie tworzenie jakby własnej stylistyki, stylu, powiązania między pracami, więc dla mnie jakby to jest coś takiego, że owszem, ta praca sama w sobie też może jest jakoś tam, no nie wiem, interesująca, ciekawa. Ale ja to raczej traktuję jako całość, jako część większej konstrukcji. Z czym mamy tutaj do czynienia, to oczywiście można na poziomie takim zupełnie banalnym rozszyfrować jako węża z tym miastem, które gdzieś tam pożera, walczy tak nawzajem. Ale tak naprawdę, czy dla mnie to ma jakieś znaczenie? No, na pewno dużo mniejsze niż chyba dla odbiorcy, który tam próbuje się czegoś doszukiwać. Ja raczej tego nie szukam. Nie szukam więcej odpowiedzi na ten obrazek.
nie zadaję sobie tylu pytań chyba co odbiorca. Jakbyś kogoś zapytał, dlaczego zbiera znaczki, dlaczego zbiera monety, dlaczego skleja modele, możesz sobie wymyślać różnorakie wytłumaczenia dlaczego, ale można powiedzieć po prostu, że bo to się lubi, tak? Że jest to gdzieś tam fascynujące, umożliwia ci to właśnie spotykanie zupełnie innych ludzi, innych kultur, podróżowanie przede wszystkim, tak? Że jednak ten street art jest czymś takim, co daje ci możliwość właśnie malowania w różnych miejscach. Tak jak na przykład tutaj w Finlandii, tak? Street art jakby jest, tak? Jest obecny na ulicy i właściwie tam możemy go nazywać tylko i wyłącznie street artem, tak? To co jest w galerii, no jakby no, już nim być nie może, tak? No, jeżeli nazywamy wystawę obrazów wystawą street artu, to, no, to jest jakby, przynajmniej dla mnie, trochę pomyłka, tak? To można nazwać, nie wiem, wystawę obrazów osób, które tworzą na ulicy, tak? Czy coś takiego, jakby no, że nazywanie tych sytuacji galeryjnych do końca street artem nie można nazwać, tak? Street art jest to w tej chwili chyba taki fakt medialny, tak? Słowo, które ładnie wygląda, ładnie się sprzedaje. Mi się wydaje, że no jest to jakaś taka szufladka obecnie, tak? W której się próbuje zamknąć jakby te działania, które wcześniej nie miały jakby swojej nazwy, swojego określenia, tak? I tą nazwę głównie jednak promują, nie wiem, galernicy, tak, kuratorzy, a nie artyści. Często malowanie na siłę, co można zauważyć w Polsce, że mamy bardzo dużą ilość festiwali różnego typu, też w pewnym sensie jest niedobre, tak? Bo jednak trzeba jakoś tam z tym otoczeniem trochę, nie wiem, no, zastanowić się, pomyśleć, czy tak naprawdę malując ścianę budynku, czy nie niszczymy tej okolicy, tak? Przez malowanie tego obrazka. Czy jednak to nie jest złe dla tego miejsca? Bardziej niż ta szara ściana, która tam jest. Która być może ma więcej historii niż ten obrazek. We'll be right back.
bardziej to jest jakiś proces, nie? Który to jest w czasie, ale który nie ma końca. No jakbyś, wiesz, no... nie wiem, jak to powiedzieć w sumie, ale no... Nie, dobra, nieważne. Okej, nie wiem.